witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać paczuszki. Przyszły mi aż 3. Od takiej małej, taka średnia i taka jeszcze trochę większa. Wszystkie są z katalogu 14. To jest właśnie ten katalog. Więc otworzę pierwszą, tą najmniejszą. Tutaj są tylko 2 produkty, jak dobrze pamiętam. I pokażę, co jest w środku. W tej paczuszce mamy oczywiście ten wykaz produktów. Tu mamy... zegarek. Różowy. To nie jest zegarek, tak naprawdę, tylko ten smartwatch taki. Zamówiłam go ze względu na to, że łączy się z Bluetoothem, a ja mam iPhone'a i właśnie się zastanawiałam, czy taki zwykły smartwatch będzie działać, a nie iWatch. Zegarek jest tak, zamówiłam sobie go w kolorze różowym. On był dość drogi, szczerze powiem, długo czekałam na to, aż będzie niższa cena. Nie doczekałam się, więc stwierdziłam, teraz zamawiam. Akurat potrzebowałam zamówienia, żeby zostać liderem, bo ostatni katalog miałam, aby wrócić na K1. Więc sobie taki zegarek zamówiłam. No na razie to nic ciekawego na nim nie widać. Fajny, czarna tarcza, pudrowo-różowa opaska. No oczywiście zobaczę, czy... i go przetestuję, jak on tam będzie działać. Na razie go może wsadzę do pudełka tutaj gdzieś z boku, żeby go nie upuścić. Instrukcję będę czytać później. Kolejną rzeczą, jaką tu mamy, to jest ten taki zestaw do paznokci, do stempli. On był właśnie tutaj. Tutaj ten zestaw do paznokci. Ja do paznokci to, co widzę jakiegoś innego niż mam, to zamawiam. Tutaj jest stempel, gąbeczka, no i blaszka. Akurat jutro będę sobie robić nowe paznokcie. Nie wiem, czy coś z tego mi się przyda, bo wymyśliłam, że chcę mieć jakieś listki. No w końcu jesień mamy. Listki będę sobie malować. Taka blaszka. Nie wiem, czy coś będzie widać tutaj w ogóle. Blaszka jest... zobaczę, czy jest taka sama. Tak, jest identyczna, jak tutaj widać na obrazku. Do tego mamy tą zbieraczkę do lakieru. No i ten taki przyrząd z gąbeczką do ombre na przykład. A z drugiej strony jest silikon. Z drugiej strony jest silikon, z jednej strony gąbeczka. Pewnie ta gąbeczka do odbijania tego stempelka i nakładania go na paznokieć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo zazwyczaj jest taka w zestawie, tu nie widzę, więc pewnie to do tego służy. I co my tu jeszcze mamy? Tu mamy już ofertę netto. Focus 15. Tutaj mamy jakieś coś takiego. Ulotkę. I jeden katalog, to jest już katalog numer 15/2019, taka tutaj okładka. Promocja na zapachy 1+1=3, na stronie 32-39. No pewnie go później przejrzę, bo teraz to ta paczka pusta. Teraz otworzę tą średnią i tutaj zobaczę, co jest w środku, pewnie trochę więcej tych rzeczy. No tak, tutaj trochę więcej już widzę rzeczy, ale jakieś takie, o dziwne. Takie, dobra, zaraz zobaczę, co to jest. Najpierw pokażę tą nową wodę Maxim. Zamawiam męską, ona była dość droga, bo chyba 75,99. Nie, 79,99.
i za złotówkę akurat dobrałam żel do mycia ciała. Ten zapach ubóstwiam, naprawdę mega mi się podoba. Czasem się zastanawiam, czy sama się nie myć tym żelem, bo naprawdę jest przepiękny, taki typowo męski, ja takie uwielbiam zapachy. Co my tu mamy? A, ceramiczna lampka ażurowa. Już ją pokazuję w katalogu. To jest ta lampka, o tutaj. Stwierdziłam, że będzie mi dekoracyjnie pasować do wnętrza. Tutaj mamy sporo styropianu. Nawet sklejony jest. Lampka wygląda tak. Tu ma takie ładne, dziurkowane obrzeża. Ona, widzę, jest na baterię, chociaż szczerze mówiąc zastanawiałam się, czy ona jest na prąd, czy na baterię, bo... A jest, baterie 3AAA. 2AAA. Bo jakoś... A, bo tu jest śrubokręt. Ale znajdę śrubokręt i zaraz pokażę, jak ona działa. Dobra, znalazłam baterię, bo może nie będę pokazywać firmy. Mam baterię, przybornik, oczywiście z Avonu. No, co by było, gdybym ja coś miała nie z Avonu, prawda? Od razu powiem, pokażę, on wygląda tak. Jeden śrubokręt niestety mi gdzieś zniknął, tutaj był taki drugi malutki, bo jeden był gwiazdkowy, tak jak ten, a drugi był płaski. Może mąż mi gdzieś zajumał. Szczerze, używałam go, nawet często mi się zdarzyło go używać. Ja jestem zadowolona. Akurat na takie sytuacje się przydaje, bo to jest ten taki miniaturowy ten śrubokręt. Dobra. I zapalam. O, tak świeci. Bardzo ładno. Widać tutaj te takie ozdobne kwiatki. Tak jak i w katalogu. Ona wydawałaby się bardziej taka żółtawa. Tak z bliska. Ta kamera trochę niezbyt dobrze odzwierciedla kolor, ale naprawdę lampka przepiękna. Taka typowo dekoracyjna. Można nawet na stół położyć zamiast świeczki. Świetna. Ja jestem zadowolona. Zobaczymy, jak długo mi posłuży. I tu mamy jeszcze jedną rzecz. Butelka na wodę z rozpylaczem. A, bo ja w tym katalogu to w ogóle sobie zaszalałam. W tej większej paczce to, jak dobrze pamiętam, tam są spodnie. O, tylko że to jest taka typowo treningowa na pół litra. Taka butla. Tu można gdzieś ją powiesić, chociaż to jest takie dużo plastiku z lekką domieszką silikonu. Ona jest pół litrowa. A, i tu się naciska. Aha, czyli ta rurka jest do rozpylacza, a tu pewnie podnosimy, o, podnosimy i pijemy. Jak dobrze pamiętam, akurat ta butelka była w ofercie netto. Już biorę ofertę netto i patrzę, czy dobrze pamiętam. Tak, to była ta butla. Zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzać. Mam zamiar zacząć robić jakieś tam lepsze treningi. Ciekawa jestem, jak ten rozpylacz działa. No ale dobra, sprawdzę na pewno później. Tu mamy oczywiście katalogi. Katalogi, te oferty netto, ulotki. Ale oprócz tego tu mamy jeszcze dwie rzeczy, bo reszta pudełka jest pusta. Dwie rzeczy. Tutaj sobie zamówiłam, a już wiem co, to jest korektor do konturówki. Właściwie to się nazywa konturówka do ust, ale jak dobrze widziałam w katalogu, ona jest biała, czyli jak sobie wyjedziemy tutaj szminką, to tym właśnie sobie poprawiamy tutaj kąciki, znaczy kąciki, obrzeża ust.
Dlatego sobie taką zamówiłam, już ją pokazuję w katalogu, jak ona powinna tam funkcjonować. To jest dokładnie tutaj, ta konturówka. Tutaj zacznij od niewidocznej konturówki, aby precyzyjnie nałożyć szminkę. No oczywiście ją przetestuję i sprawdzę. I ostatnia rzecz z Luxa, korektor. To jest ten korektor w odcieniu Fire. Oczywiście taki najlepszy, bo jest kolor, odcień jasny. Ja już jej kiedyś używałam, obecny korektor powoli mi się już kończy. Używałam tej konturówki, znaczy tego korektora z Luxa, byłam mega zadowolona. I nareszcie mam. Nareszcie mam. Dobra, w tamtej paczce to było wszystko, teraz otworzę tą ostatnią, największą paczkę. Ona jest dość spora, trochę większa niż tamta, ale nie z tych największych. Więc otwieram i już pokazuję, co jest w środku. Dobra, tu od razu widzę spodnie. Na pierwszy rzut oka widzę spodnie. Już patrzę, co to za fason. Ja sobie pozaznaczałam. Te spodnie zamówiłam w rozmiarze 46. Te spodnie tutaj zamówiłam sobie w rozmiarze 44. I tutaj jeszcze były jeszcze gdzieś jedne, tylko że jeginsy. I sobie zamówiłam te jeginsy w rozmiarze L. Dobra, już rozpakowuję i patrzę. Ostatnio jak zrobiłam rekonesans swoich spodni, to tak, jedne za ciasne. Jedna mi się zrobiła dziura w kroku, więc je wywaliłam. I te, co mam na sobie, to są jedyne obecnie moje spodnie, które na mnie pasują, jednakże no już się zużywają. Najbardziej u mnie w kroku. Wow, chyba już widzę, że są na mnie za duże. To są, a nie przeczytałam, jaki to fason. To są boyfriendy. Wyprodukowano w Bangladeszu, proszę. Jeansy na gumce, no i właściwie tyle są napisane. A tutaj? Nie, tutaj nic nie jest napisane. No i właśnie najgorsze jest to, że ciężko je będzie poznać. One tu mają właśnie taką obciętą jakąś dziwnie nogawkę. Ciekawa jestem, które to są. Na pewno nie te pierwsze. To są chyba te jeginsy. Niby spłaszczają brzuch. Tu akurat nie widać nogawki. Nie wiem, czy oni zapomnieli to oprzeć, czy to po prostu tak ma być. No ale dobra, później będę przymierzać i sprawdzę. Tu mamy ten wykaz. Tu mamy kolejne. Jeansy skinny. Skinny, czyli to są te. Te tutaj. Zamówiłam je w rozmiarze 44. Fajny materiał, bo to był taki typowy jeans. O, te będą na mnie dobre. Te będą super. Mają też takie nogawki. Poszarpane. Takie ala rurki. Nawet rurki bym powiedziała, taką, tutaj mają takie zakończenie, takie trochę dziwne. Ja mam wrażenie, że oni po prostu zapomnieli to podszyć, bo to jest niemożliwe, żeby takie spodnie dali. Bo tutaj na obrazku przecież nie widać tych nitek. Zobaczmy te trzecie spodnie. Te trzecie spodnie to są jeginsy, aha, czyli te są jeginsy, czyli tamte pierwsze miały być niby są tutaj, nie zauważyłam, czyli te były te 46 rozmiar, to były te pierwsze, te drugie to były właśnie te skiny, a te są te jeginsy. Trochę zaplątałam, ale już wiem, które są które. A te zamówiłam Elkę.
takie. No, a te są już podszyte. Normalne, tutaj na dole. To są takie zwykłe, wytarte. Tyle, że ma z materiału. Materiał, który wygląda jak jeans. No dobra, będę przymierzać na pewno później. Co my tu jeszcze mamy? Maxim. Tą wodę Maxim. Tą. Zamówiłam ją ze względu na to, że za nią było 100 punktów więcej do pinowania. Tutaj mamy katalogi. A, jeszcze jest perfumetka do tego Maxima, bo ona była dołączona. Można było sobie ją wybrać, albo balsam za złotówkę. No i tutaj ostatnią rzeczą jest Incandescence. Incandescence przyszło mi, ponieważ w zeszłym zamówieniu brakło. No i właściwie tyle. Puste pudełko. Dość treściwe to zamówienie, nie ilościowo, ale mam nadzieję, że jakościowo. Będę wszystko testować, sprawdzać. Właściwie za dzisiaj to tyle. Więc do zobaczenia do następnego nagrania. Dzięki za uwagę. Oczywiście zapraszam na Insta. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, pa! I'm so happy.